Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam rzeczy, które bardzo wkurzają mnie w anime. I tak, wiem, że wiele osób na YouTubie nagrało już swoje odcinki, ale ja w dzisiejszym odcinku powiem Wam o rzeczach, które są trochę mniej śmieszne, a trochę bardziej poważne. I mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. I napiszcie pod filmem, co według Was jest bardzo wkurzające w różnych produkcjach anime. Od bardzo długich serii po bardzo krótkie kilkuodcinkowe serie. Zapraszam do materiału. Na początku lecimy z grubej rury, czyli powiemy sobie coś o damskich postaciach z anime. Jakby co, ja nie mam nic do damskich postaci z anime, bo są naprawdę bardzo fajne, ale w bardzo niewielu produkcjach. Dlatego, że niestety rzeczą, która mnie bardzo wkurza, a jest dosyć częsta, jest to, że postacie damskie są strasznie uprzedmiotowane lub bardziej upraszczane. Przede wszystkim dlatego, że w ogóle nie mają żadnego wkładu w fabułę danej serii. Nic nie robią, tylko pięknie wyglądają. Są gdzieś tam z boku, a na końcu żenią się z głównym bohaterem i mają z nim kilkoro dzieci. Chyba wiecie, o co mi chodzi, czyli przede wszystkim robienie z postaci damskich takich o niewinnych pań, które gdzieś tam są i się ożenią z głównym bohaterem, będą mieli z nim nie wiadomo ile dzieci. To jest bardzo wkurzające i niestety dzieje się w wielu trochę produkcjach. I tu mi nie chodzi o to, że są w ogóle bezużyteczne, ale mają dosyć mały wkład w fabułę całej serii. A jeśli chodzi o kobiety, to też kolejną rzeczą, która mnie bardzo wkurza, to jest takie bardzo seksualizowanie różnych postaci damskich w anime. I chyba najbardziej to widać stety lub niestety w One Piece'ie. Fakt One Piece słynie z tego, że ma styl graficzny bardzo specyficzny. Wiele postaci jest bardzo dużych, małych, ma bardzo śmieszne sylwetki, ale większość kobiet w One Piece'ie, jakby nie wszystkie, są bardzo wyseksualizowane, czyli talia jest strasznie chuda, a cycki są w cholerę duże. I to bardzo widać w wielu postaciach, na przykład Nami, Nico Robin, Boa Hancock. No po prostu wiele postaci w One Piece damskich jest tak bardzo seksualizowanych, ale nie tylko oczywiście, że w One Piece. Więc pierwszą rzeczą, która mnie bardzo wkurza w anime, jest to robienie z postaci damskich takich w zasadzie laleczek, marionetek, które nic w ogóle nie robią, ładnie wyglądają i w zasadzie w ogóle wkład w fabułę nie mają, a na końcu się żenią z głównym bohaterem, no i ogólnie wyglądają bardziej jak nadłuchane lalunie, a nie jak rzeczywiście wyglądają dziewczyny w realnym świecie. Wiecie mi chyba, o co chodzi. Nie żeby coś, bo jest wiele produkcji, gdzie postacie damskie odgrywają naprawdę dużą rolę. Na przykład w Full Metalu fajnie są ukazane postacie damskie. No ale moim zdaniem i tak nie jest to to, co się dzieje w wielu innych produkcjach. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, która mi wkurza. Mówiliśmy teraz o kobietach i to, co mnie wkurza, jak one są przedstawione w anime. Teraz przejdźmy do chłopaków, takich zwykłych nastolatków. Co mnie wkurza w anime? Nie chodzi mi o ich przedstawienie, bo jest wiele nastolatków anime, które są bardzo fajnie przedstawieni, ale wkurza mnie w anime przedstawienie wielu postaci męskich, którzy po prostu, jak nawet słyszą słowo kobieta, to dosłownie nawet nie muszę opisywać, pewnie wiecie jacy. Bardzo mi wkurzają takie postacie w anime. Jak po prostu widzę taką postać, to mnie aż szlak bierze. I tu mi nie chodzi o to, że nie wiem, on zobaczył gołą dziewczynę i się zarumienił, tylko mi tu bardziej chodzi o to, że on w ogóle widzi jakąś dziewczynę na ulicy, starszą, młodszą. To po prostu no nie wiadomo, co on będzie wyrabiał. Mnie to bardzo wkurza, jest to moim zdaniem strasznie takie, no faktem jest wiele postaci takich w anime różnych, ale mnie najbardziej wkurzają takie hardkorowe sytuacje, że w zasadzie wiecie, ktoś słyszy słowo dziewczyna, to dziewczyna, albo ktoś w zasadzie widzi dziewczynę, która nie wiem, jest lato, chodzi w trochę luźniejszym stroju, to też się na nią patrzy jak budowlaniec. I to też mnie strasznie bardzo irytuje w anime. Jest trochę takich postaci, między innymi Mineta z My Hero Academia. To jest jedna z postaci, którą strasznie nienawidzę. No i też jest oczywiście, że Sanji z One Piece'a, który też ma duże takie odpały, jak widzi dziewczyny, kobiety. Mi to też bardzo wkurza, że postacie męskie w anime często są takie, że jak widzą kobietę, to o Jezus Maria, kobieta, ja tutaj zaraz nie wytrzymam dosłownie. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, która mnie wkurza w anime. Kolejną rzeczą, która mnie już też bardzo wkurza w anime i też się dzieje często i możecie się śmiać lub nie śmiać, jest to, bardziej są to okulary.
Tak, okulary. Bardzo mnie wkurzają okulary w różnych produkcjach anime. I tu mi nie chodzi o to, że jak widzę postać z okularami, to po prostu mówię, że ona jest do wyrąbania. Nie. Wkurza mnie poprawianie okularów w anime. Takie, wiecie, charakterystyczne. Jest tego tak dużo, tak wiele, że ja po prostu jak widzę już kolejną postać, która tak robi milionowy raz w ciągu odcinka w anime, mi po prostu za przeproszeniem szlak bije, że no nie wiem, zawsze mi to tak irytuje, że tak ona charakterystycznie poprawia okulary. Może to jest coś, co po prostu tylko mi przeszkadza, ale ja jak gdy widzę jakąś postać, taką wiecie, męski mężczyzna, który ma okulary, które tylko widać jego okulary, jak się światło w nich odbija i co chwilę poprawia je dwoma palcami, to szczerze mnie trochę szlak bierze i mnie to wkurza osobiście w anime. Nie wiem, czy wy tak macie, napiszcie w komentarzu, no ja osobiście tak mam. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, która mnie równie bardzo jak okulary irytuje w anime. Kolejną rzeczą, która mnie też trochę irytuje w różnych anime, mi tu bardziej chodzi o takie długie shoneny, jest to główny bohater. I oczywiście, ja jestem osobą, która bardzo lubi charakter Naruto, charakter Luffy'ego i charakter Goku, ale szczerze powiedziawszy, jest bardzo dużo tytułów, gdzie główny bohater jakiejś długiej serii jest strasznie pod jakimś tam względem przygłupi. Jest jednocześnie, jest to coś ciekawego, jest to coś takiego haha śmiesznego, ale mi się wydaje, że im więcej takich tytułów, tym bardziej to się robi monotonne i wkurzające, co jest naprawdę takie, można by powiedzieć, w cholerę irytujące, że główny bohater, który jest bardzo potężny i najpotężniejszy, załóżmy, w całym uniwersum, jest o wiele mniej poważny niż na przykład jakaś jego towarzyszka lub jakiś jego towarzysz. Wiecie mi chyba, o co chodzi. To mnie w cholerę bardzo wkurza. I na przykład fajną alternatywą jest Bleach, gdzie główny bohater Ichigo Kurosaki nie jest aż tak bardzo poważny i to jest naprawdę bardzo fajne. Albo Berserk, gdzie główny bohater, czyli Guts, już jest w cholerę poważną postacią. No i moim zdaniem rzeczą, która mi bardzo wkurza, to są właśnie tacy główni bohaterowie, którzy mają taki syndrom, za przeproszeniem, głupka. I mi tutaj nie chodzi o to, że chcę obrazić Goku z Dragon Balla, Naruto z Naruto, Luffy'ego z One Piece'a, czy na przykład Natsu z Fairy Tail'a, ale są to postacie, moim zdaniem, którzy łączy właśnie jedno, czyli takie głupie zachowanie. I fakt, każdy z nas ma nadal dziecko w sobie, jakby nie patrzeć, ale ich zachowania, moim zdaniem, są do siebie bardzo, bardzo zbliżone. I mi to trochę czasami irytuje, że kolejna seria i kolejny raz główny bohater jest jaki jest. Jest taki, można by to powiedzieć, strasznie niesamowicie dziecinny. Oczywiście ja bardzo lubię dziecinne postacie w anime, ale jak już widzimy kolejną serię, gdzie główny bohater leci na tych samych schematach, to naprawdę wkurza. Przejdźmy do ostatniej rzeczy, która mnie też równie bardzo irytuje w anime. Kolejną rzeczą, która mnie też bardzo denerwuje w produkcjach anime, która też się często zdarza, oczywiście nie we wszystkich seriach, to jest to, że główny bohater i ogólnie główni bohaterowie są nie do zwyciężenia, nawet jak pokonują wroga, który, nie wiem, walczył i trenował nie wiadomo ile, a oni po raz pierwszy mają na przykład katanę w ręce. To mnie strasznie wkurza, w szczególności dlatego, że na przykład oni są głównymi bohaterami i w zasadzie nigdy nie przegrają, a zawsze wygrają. Lubię, kiedy w różnych produkcjach jest pokazana na przykład porażka głównego bohatera lub w jakimś stopniu przegrana, która o wiele lepiej pokazuje cały system walki i cały system akcji, bo szczerze powiedziawszy, moim zdaniem takie powielanie ciągle wygranych jest w cholerę wkurzające, no bo jak jest kolejna walka, to i tak wiem, że nasz główny bohater wygra i będzie fajnie i w zasadzie nikt w ogóle nie ucierpi, a jednak moim zdaniem ja lubię takie odskocznie, kiedy widać, że główny bohater w zasadzie ma duże słabości, jeśli chodzi o walkę lub o inne tego typu rzeczy, i to jest o wiele lepsze niż ciągłe powielanie jego zwycięstw. I to bardzo wkurza, to oczywiście nie jest tylko i wyłącznie w mangach czy w anime, ale przede wszystkim ja to właśnie kojarzę z różnych anime czy też mang. Wiecie mi chyba, o co chodzi, i przejdźmy do podsumowania. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. W dzisiejszym odcinku przedstawiłem wam taką mniej więcej krótką opinię o rzeczach, które mnie wkurzają w anime. I wiem, że jest wiele filmów na YouTubie o tym, jak inni mówią, co ich wkurza. Ja tych filmów, powiem wam, że nigdy nie oglądałem. Widziałem nieraz miniaturki w ogóle, ale dzisiaj postanowiłem nagrać dla was taką moją wersję, trochę wzorować się na innych osobach, widząc tylko miniaturki. Napiszcie w komentarzach, co was irytuje w anime. W dzisiejszym odcinku zaprezentowałem rzeczy, które mnie najbardziej tak the best wkurzają, bo ta lista jest naprawdę bardzo długa, ale dziś wybrałem takie rzeczy, które mnie najbardziej wkurzają. Mam nadzieję, że się materiał się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i do zobaczenia. Cześć!